Zapisałam sobie, co chciałabym powiedzieć Muranów. Mam świadomość, że mieszkam w szczególnym miejscu, bo tu było getto, bo tu jest miejsce, gdzie był Umschlagplatz, bo dwa kroki stąd jest Polin i pomnik powstańców getta i ławeczka z Karskim. W gruncie rzeczy cała dzielnica dzięki niezwykłemu pomysłowi i wizji Bohdana Lacherta, wybitnego przecież architekta, stała się pomnikiem. Nie można zapomnieć o przenikaniu się losów tamtych ludzi i tego, co jest dzisiaj tutaj. Ktoś, kto nie zna historii tego miejsca, może nie rozumieć, dlaczego nagle w środku Warszawy są wzniesienia, pagórki, schody, a one są obrazem, pozostałością ruin, gruzów, które pochowały dziesiątki istnień i historii ludzkich, jakby je otuliły. Nie można nie myśleć o tym, kiedy się tu mieszka. Symboliczny szlak muru getta na chodnikach uzmysławia, co znaczy to miejsce. Tym szlakiem idę do tramwaju po zakupy. Myślę, że najbardziej porusza mnie wyobraźnia i wrażliwość Bohdana Lacherta. Wyobraźnia i wrażliwość na to, żeby miejsce było nowym życiem, ale jednocześnie, żeby pozwoliło trwać w przeszłości. Przed wojną ta dzielnica była konglomeratem kultur i narodowości, kipiała życiem. Obok mojego domu jest kapliczka z przełomu XIX i XX wieku. Ona też porusza. Taki niemy świadek, ożywiany świeżymi kwiatami. Ktoś zapala świeczki. Myślę, że Bohdan Lachert zrobił rzecz nieprawdopodobną. Wydawałoby się niemożliwą. Z jednej strony zbudował miasto na gruzach, a z drugiej te gruzy wpisały się w życie, w nowe życie. Jego pomysł, szkoda, że nie mógł go zrealizować, pomysł z kolorem tynków, czerwienią, nie nachalną, tylko gdzieniegdzie, był też wspaniały. Bardzo jest ważne, żeby ludzie wiedzieli, gdzie żyją, jaka jest historia miejsca tej dzielnicy, tego miasta w ogóle. Ta wiedza w jakimś stopniu poszerza myślenie o życiu, o tym, że nie bierzemy się znikąd, że jesteśmy kontynuacją. Krzysztof Kieślowski, który kręcił tu wiele scen z dekalogu, myślę, że miał świadomość, że w takim miejscu można stawiać pytania metafizyczne. Czasami wydaje się, że jeśli człowiek to wszystko wie, jeśli wie, co się zdarzyło, to właściwie nie może tu mieszkać. A z drugiej strony jest taka wdzięczność, wielka wdzięczność dla Lacherta, że scalił, paradoksalnie przywrócił do życia miejsce, które miało nie istnieć.